Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz, Wy jesteście na kanale Obi-Wan Kenobi. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać instalację wodną, jak rozłożyłem tą instalację, jakich materiałów użyłem, przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ta instalacja była szczelna. W tym odcinku również pokazuję i obalam mit a propos właśnie tych kształtek, których według opinii użytkowników w internecie nie powinno się ich stosować. A ja chciałbym Wam pokazać właśnie, że można. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania tego odcinka. Więc zaczynamy. Pierwsze co? Rury, węże. Tutaj akurat mam wąż z polietylenu o średnicy 12 mm i to jest taka optymalna średnica, którą powinno się stosować przy tego typu zabudowie, przy tego typu instalacji. Te akurat tu mamy dwa kolory, niebieski, czerwony, żeby nam było łatwiej, żebyśmy się nie pomylili, żeby nam było łatwiej to po prostu rozłożyć. Mamy kolory, więc tak naprawdę pomyłki nie będzie, ciepła, zimna woda. I akurat te rurki dostałem, także Marek, dzięki, pozdrawiam. Przydały się. Do tych węży, rurek używam również izolacji. Jest to otulina ocieplana. W późniejszym filmie oczywiście Wam ją pokażę. Dlaczego ona jest taka istotna? A propos jeszcze właśnie rurki. Zobaczcie, jak ja tego węża, tą rurę, w jaki sposób mogę mocno wygiąć. Przez co eliminuje nam to tak naprawdę wszystkie kształtki kątowe. A co za tym idzie, im mniej tego typu połączeń, tym lepiej. Sprawę węża jakby mamy załatwioną. Teraz chciałbym omówić tutaj gwinty, kształtki z gwintem. I tutaj trzeba pamiętać, żeby bezwzględnie, tak jak Wam kiedyś już mówiłem, brzeszczot, bierzemy brzeszczot i skrobimy każdą jedną kształtkę. Wtedy nadajemy tej kształtce właśnie takie ząbki. Po co to robimy? Tak naprawdę po to, że każdy gwint, czy to jest kształtka metalowa, czy plastikowa, ten gwint jest bardzo śliski. W momencie, gdy my sobie nawiniemy nasze uszczelnienie, będziemy wkręcać, to jakbym nie zrobił tych ząbków, to to uszczelnienie podczas wkręcania może nam się przesunąć i po prostu nam się to porządnie nie uszczelni. Możecie sobie przetestować, nawincie sobie uszczelnienie, wkręćcie sobie kształtkę i później wykręcie z powrotem. Całe uszczelnienie zwinie nam się do samego początku. Owszem, może nam się uda, że to będzie trzymać, ale tak robić się nie powinno. Ja do uszczelnienia gwintów używam właśnie takiej nici teflonowej albo paku. To są dosyć małe średnice, więc tak naprawdę taka nić teflonowa spisuje się wyśmienicie. Nie używam taśmy teflonowej, bo niestety uważam, że taśma teflonowa jest po prostu badziewna. Dlaczego? Ano dlatego, że czy nawiniemy to na nić teflonową, czy nawiniemy na gwint pakuły, ja tą kształtkę mogę sobie cofnąć, przekręcić jeszcze raz, wkręcić jeszcze raz. Niestety przy taśmie teflonowej tego nie ma. Przy taśmie teflonowej wystarczy mały ruch wstecz i niestety to połączenie może w późniejszym czasie przeciekać. Więc to jest tylko taka moja uwaga i moja sugestia. Czyli tak jak Wam mówiłem, brzeszczot i skrobiemy kształtki. Tak, także tyle o brzeszczocie. Naprawdę fajna rzecz, ale pomaga. Więc to co, moi drodzy, ja się zabieram do pracy, a Was zapraszam do oglądania. Nad tym będzie zbiornik wyrównawczy. Akurat tam ma miejsce, nie będzie mi to przeszkadzać w zupełności. Tutaj jeszcze mam malutką szufladę i pod spodem tu prawdopodobnie będzie kompresor, jeszcze zobaczę. Ale mniej więcej właśnie to miejsce sobie przygotowałem. W ten sposób zamontować właśnie ten zbiornik wyrównawczy i pod spodem pompę. Zaraz przykręcam to, zdejmuję tą płytę, przykręcam wszystko, całość do płyty. Łatwiej mi będzie to wszystko zamontować, nie będę się tam bawił. O, tak to mniej więcej będzie wyglądać, takie rozmieszczenie. Tutaj akurat do montażu pompy, ona teoretycznie ma i praktycznie takie gumy, tylko one są dosyć sztywne, a poza tym nawet jakbym przekręcił wkręta, to i tak tutaj wkręt będzie trzymał po tej dużo twardszej stronie,
I tak naprawdę, mimo tego, że na tym się pompa opiera, to mimo tego gdzieś te drgania będą przenoszone. Po prostu kupiłem takie gumy. To jest bardzo jest miękka guma, to jest naprawdę bardzo się fajnie wygina. Tu jest tak, że te dwie śruby, one w ogóle nie są połączone. To jest zalane po prostu gumą i przykręcimy jeden element z tej strony, drugi z tej strony i wtedy się nam te drgania nie przenoszą. I tak, takiego też użyję. Właśnie tutaj, o, w ten sposób przymocowuję do pompy. Ale najpierw sobie ustalam miejsce tej pompy. Muszę sobie zaznaczyć dokładnie tutaj otwory, ponawiercam, przymocuję właśnie te elementy gumowe i dopiero później zamontuję deskę i dopiero później przykręcę pompę. Tutaj zaznaczyłem sobie miejsca, w których przewiercam otwory, żeby z drugiej strony właśnie zamontować ten element. No to po prostu dobijam młotkiem. I przez to właśnie ząbki, on się wbija w płytę. I tu już mam zamontowane. Tutaj, żeby zamontować ten element antywibracyjny, to musiałem do końcówki tych gumek po prostu ściąłem i wykorzystuję je później, po prostu przestawiam ją na drugą stronę, dodatkowo jeszcze tutaj daję podkładkę. Wstawiam to sobie. Skręcam i tuż, jak widzimy, to jest luźna guma i jest wykorzystana, dodatkowo jeszcze ta stara i fajnie, jak pompa będzie się włączać, ona ma, nie ma żadnego styku tak naprawdę z podłożem, jest oblane to wszystko gumą i to uważam, że jest połączenie jedno z lepszych, bo całe te drgania nie będą się przenosić po prostu na płytę i tyle. O, ja tu już mam tą płytę przygotowaną, ona jest pomalowana, mocowania pompy już są zrobione. Montuję tą płytę, przyklejam ją na klej poliuretanowy. O, tutaj do małych gwintów używam nici. Sorki. Nić teflonowa. Tutaj potrzebuję tylko nawinąć troszkę, w bardzo prosty sposób. Biorę sobie tą nić, już pokazuję, bierzemy ten sposób i od pierwszego gwintu po prostu nawijam. Tutaj mam do nawinięcia mały gwint, to jest półcalowy. Chciałbym, żeby to było tylko troszkę, bo to idzie i tak w plastikowe kształtki, więc tam nie trzeba nie wiadomo jakiej grubej tej warstwy. Niś teflonowa bardzo fajnie się sprawdza. Już mam kształtkę gotową do wkręcenia. Tutaj widzimy, już te kształtki powkręcałem sobie, żeby się tam poduszkiem z tym nie bawić. I mniej więcej tak to będzie wyglądał, taki zestaw. Tutaj zaraz to łączę i przykręcam. I od później już sobie stąd idzie zasilanie. Trzeba patrzeć dokładnie. Jest pokazane na każdej pompie, w którą stronę płynie woda, w którą stronę ona pompuje. Od razu sobie przedłużyłem przewód. Nie lubię, jak są takie przewody na wierzchu, więc zabezpieczyłem go. I od razu sobie go przedłużyłem. Ma około 3 metrów, więc swobodnie go przykręcam, tą pompę, i zabieram się do dalszych prac. Pompa już jest zamontowana. Ten element antywibracyjny, który powoduje, że ona podczas drgań w ogóle nie ma kontaktu z obudową. Dzięki temu po prostu pompa ciszej chodzi. Nie przenoszone są drgania na konstrukcję samochodu. Tak jak widzimy, tutaj jeszcze zaraz nad tym właśnie montuję ten zbiorniczek wyrównawczy do ciśnienia. Miałem tamtą pompę dawać tam niżej, bo jest taka luka po prostu niewykorzystana, ale później po zastanowieniu chciałem, żeby ta pompa była gdzieś tam widoczna, żeby była dostępna w razie jakiejkolwiek awarii, żeby można było ją po prostu wymontować, czy zobaczyć, czy cokolwiek się z nią nie dzieje. Tam mam wyjście ze zbiornika, po prostu podłączam w to miejsce. Po drodze nie stosuję żadnego filtra. Tu mam filtr wstępny, przez który przepływa woda, którą wlewam do zbiornika, więc tak naprawdę woda w zbiorniku jest cały czas czysta. Nie ma sensu stosowania tutaj kolejnego filtra. Musiałbym się gdzieś tam gimnastykować, żeby go wyczyścić. Bez sensu. Filtr wstępny robi po prostu całą robotę i cały czas w zbiorniku mamy czystą wodę. Tak jak widzicie, część już została zamontowana. Tutaj mam akurat filtr wstępny, tak jak wcześniej Wam mówiłem, że ten filtr powoduje to, że wyłapuje te mikrocząsteczki, których nie widzimy i nie ma sensu stosowania dodatkowego tego filterka. Ten mały filterek, duże słowo, który stosują niektórzy przed pompą,
to tak naprawdę on wyłapuje tylko te duże cząsteczki, tych mikro nie. Tego ten filtr właśnie wstępny spełnia swoje zadanie i każdemu polecam założenie czegoś takiego. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy przez, nieważne gdzie tankujemy, gdzie wlewamy wodę, ta woda jest wlewana w różnych miejscach i za każdym razem nie kontrolujemy tego. Nam się wydaje, że ona jest czysta, tak naprawdę w tej wodzie jest dużo zanieczyszczeń, który właśnie ten filtr wstępny wyłapie i dzięki temu nie musimy czyścić zbiornika, dzięki temu mamy cały czas dostęp do czystej wody. Zobaczcie, tak wygląda ten filtr po prawie 2 miesiącach użytkowania. On był bialutki, jest po prostu czarny jak smoła. A tak wygląda nowy filtr. Wlewam, zobaczycie co to jest. Ale zobaczcie jaki to jest syf. Czy ktoś mi powie, że nie, to jest zbędne, to jest niepotrzebne. Wierzcie mnie na słowo, że to leci z każdych rur i z każdego ujęcia. No to jest mniej więcej część tego, co się z niego po prostu wysypało. To jest takie mikro, taki normalnie jak po prostu jak mąka. Stąd też każdemu proponuję założenie właśnie tego typu filtra wstępnego. Mamy sprawę załatwioną, nie musimy się tam martwić. Tu dodatkowo jeszcze chcę założyć trójnik i tam, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś zaworu czerpalnego, żebym sobie jakiś, będę chciał jakąś wodę na zewnątrz sobie puścić. No, nie będzie najmniejszego problemu. Co jest jeszcze bardzo istotne i wiele osób o tym również zapomina, że ten zbiorniczek też trzeba zamontować na jakimś dystansie gumowym. Te pierwsze uderzenie wody, które dostaje, to dostaje właśnie on. I też przy zmianie ciśnienia ta puszka też wpada do drgania. Jeżeli ja bym ją przykręcił tutaj na sztywno, to niestety byłoby to w różnych sytuacjach również słychać, bo ta puszka przynosiłaby tutaj drgania. Po prostu stosuję taki dystans, zwykłe jakieś uszczelki gumowe i w zupełności to wystarczy. Wtedy on sobie tu spokojnie jest zawieszony i też nie będzie powodować jakiegoś nadmiernego hałasu, niepotrzebnego zresztą. Tu jak widzicie, robię wodę. Już mam część zrobioną, położoną. Właśnie teraz zaczął padać deszcz. Już jest bardzo późno, ale dobrze, że mam już oświetlenie. Tak jak widzimy, tu już sobie zrobiłem na włącznikach. Na razie fajnie można pracować przy odpowiednim świetle. Także to mi się bardzo podoba. To sobie właśnie przeprowadzam całą wodę, instalację wodną. I puszczam sobie, bo na początku był taki plan, żeby tylko puścić tutaj od pompki po prostu zimną wodę na całą instalację, ale też stwierdziłem, że jednak prysznic z tyłu na samym końcu po tworzeniu tylnych drzwi będzie też dobrym pomysłem, więc też doprowadzam tam ciepłą wodę, żebym miał po prostu zainstaluję taki specjalny prysznic kempingowy, wtedy będzie można sobie tam też głowica, będzie można sobie wyregulować, będzie można sobie ustawić ciepłą, zimną wodę, awaryjnie, żebyśmy mieli w różnych sytuacjach, nieraz potrzebujemy trochę ciepłej wody, więc będzie to na pewno coś funkcjonalnego. Dlatego, tak jak widzimy tutaj, zaraz Wam pokażę całą tą instalację, jak to wszystko wygląda, gdzie, którędy puściłem te przewody. Mam możliwości właśnie przez to, że tu jest ta konstrukcja łóżka, mam możliwości tutaj sobie spokojnie gdzieś przeprowadzić te rury. Nie prowadziłem ich wcześniej, bo też nie do końca wiedziałem, czego ja chcę. Wiedziałem mniej więcej, gdzie co będzie, w którym miejscu, ale to też nie było tak, że idealnie trafię za każdym razem w to samo miejsce drugi raz, jakbym to robił. Taki sam projekt, gdybym robił po raz drugi, to oczywiście zrobiłbym takie przewody wcześniej. Przewody tak naprawdę tylko elektryczne, bo powiem szczerze, że wody nie chciałbym gdzieś zabudowywać, gdzieś pod podłogą. Nie ma najmniejszego sensu. Fajnie jak wszystkie kształtki, wszystkie rurki są, wszystko jest na wierzchu. Wtedy w razie jakiejkolwiek awarii widzimy, co się dzieje. I w razie coś można w jakikolwiek sobie sposób pomóc, wymienić, przerobić, przede wszystkim przerobić, bo to jest tak, że nie zawsze jak coś zrobimy, nie zawsze nam to będzie odpowiadać, pojedziemy gdzieś, zobaczymy, jednak nie, chciałbym coś w innym miejscu, a tu właśnie dzięki tym wyjazdom, to jest już mój czwarty wyjazd, przyjechałem właśnie tydzień temu z takiego 8-dniowego urlopu, powiedzmy, i teraz też doszło parę rzeczy, które podczas użytkowania tak naprawdę zauważyłem, które warto by było wprowadzić moim zdaniem, i później o tych całych przeróbkach na sam koniec Wam wszystko popowiadam, co i jak. O, tam sobie wywierciłem dwa otwory na ciepłą, zimną wodę i tu widzimy, idzie zimna woda tu na instalację, w tę stronę na instalację, na część mieszkalną, a tam z tyłu właśnie na ten
prysznic zewnętrzny i tu wszystko puściłem w peszlach ocieplanych. Z tego względu zaraz wytłumaczę, o co chodzi. No, rozpadało się nieźle. Teraz wam chciałem wytłumaczyć, o co chodzi z tymi peszlami. Dlaczego te rury są położone w otulinie? Dlatego, że ktoś powie, no po co na zimną czy ciepłą wodę, przecież w kamperze jest ciepło. Tankujemy sobie, załóżmy, jest zero, na dworze jest zimno. Tankujemy sobie jakąś lodowatą wodę ze studni. Jeżeli tutaj nalejemy lodowatej tej wody ze studni, na wszystkich tych rurkach, na wszystkich tych złączkach rurkach, po prostu przez różnicę temperatur, jeżeli to będzie ciepło, będzie się woda skraplać, dlatego tak ważne jest, tak samo w domu, przy instalacjach wodnych, tak samo tutaj, moim zdaniem, powinno się dawać otulinę. Tutaj jeszcze dodam na ten kawałek. Na razie nie chciałem, muszę sprawdzić szczelność, wszystko pozakładać tutaj, zabezpieczenia na te wszystkie złączki i dopiero później będę kończył całą tą otulinę. I dlatego ona jest bardzo istotna, żeby po prostu woda się tutaj nie skarplała, żeby nam nigdzie nie kapało. Wierzcie mi na słowo, zwróćcie sobie uwagę, nawet jak macie gdzieś w domu taką instalację, zawsze w kotłowni, zawsze przy zmianie temperatur, zawsze się ta woda skrapla. O, idzie sobie tutaj. Właśnie. I tędy sobie po prostu tutaj schodzą rury i tutaj wpadają dalej. Później pokażę całą resztę, ale taki jest zamysł tej całej instalacji. Teraz chciałem wam pokazać taki prosty sposób na to, żeby odważnik, który jest od wyciąganej wylewki, żeby swobodnie się opuszczał. Tu zastosowałem taki kanał wentylacyjny i tak jak widzimy, tam w środku jest ten odważnik. Tutaj trzeba było puścić bokiem ten wąż przyłączeniowy, bo jak był w środku tutaj, były dwa razem, to o ten element ta kula czy ten odważnik po prostu haczył i źle to funkcjonowało. Będę oczywiście musiał to jeszcze przymocować. Tak to wygląda to z boku. Taki po prostu kanał wentylacyjny tak naprawdę. I tu mamy wtedy, jak bierzemy sobie słuchawkę, bez problemu fajnie nam swobodnie tutaj ten wąż się zwija, nic to nam nie haczy, tu też o szufladę, nic nigdzie to nie lata, bo niestety gdzieś tam o konstrukcję, gdzieś tam o szufladę, gdzieś nam ta kula potrafiła haczyć, ten odważnik, a teraz elegancko, swobodnie sobie chodzi. Taki prosty patent, to naprawdę bardzo fajnie pomaga i to też, powiem szczerze, że fajnie zastosować takie coś tak naprawdę w domu. Też gdzieś tam pod zlewem, żeby nic tam nie haczyło. No, tu już mam zamocowane wszędzie. Dałem tu taśmę i tam sobie swobodnie to przybiorę. Leciutko, elegancko, bez żadnego haczenia, bez niczego. Zawsze wraca na swoje miejsce. Dlatego każdemu polecam. Taki prosty sposób, a fajnie pomaga. O, tu już mam spiętą całą instalację. Tutaj tam idzie oczywiście ze spadkiem. Rura tu nigdzie mi nie przeszkadza, szuflady, to wszystko jest po prostu maksymalnie wykorzystana przestrzeń. Tak samo jak tutaj widzicie, to jest taki specjalny syfon oszczędzający miejsce. Przeważnie jak większość osób montuje, to jest po prostu tutaj, w tym miejscu po środku jest syfon. Szkoda, niepotrzebnie zabieramy sobie przestrzeń. Po ich zastosowaniu, zobaczcie, mam tutaj tą przestrzeń do wykorzystania, tak naprawdę w szufladzie. Mogę sobie tutaj spokojnie włożyć więcej rzeczy. Tak jak widzimy, tutaj w pełni wykorzystana ta przestrzeń, także duża szuflada, możemy coś sobie tutaj spokojnie zapakować, nic nie znaczy, także pod tym względem jest naprawdę w porządku. O, i on jest tutaj bardzo wysoko, ten syfon niczym nie przeszkadza, tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj sobie puściłem ciepłą, zimną wodę. Tu do góry idzie właśnie na baterię. Między konstrukcją fajnie. Będzie od tamtej strony do jego dostęp. Tu oczywiście będzie próg jeszcze. Wiadomo, dojdzie z tej strony jeszcze płyta. Tu musi być ten próg, bo brodzik ma około 12 cm. Zostawiłem sobie 3 ponad brodzikiem, żeby fajnie to uszczelnić wszystko, żeby nic przypadkiem tam nie wyciekało. I zaraz tu już też mam wrócony prąd. Z drugiej strony będzie włącznik do łazienki. Także wszystko, co można było sobie gdzieś tam przepuściłem.
A tak tutaj rozprowadziłem webasto. Webasto mam zamontowane pod siedzeniami kierowcy. Tutaj idzie pod brodzikiem na tylną część mieszkalną. Tam u dołu idzie i wychodzi tutaj na zewnątrz. Zaraz przy drzwiach przesuwy. No i tutaj mam to kolano z wyjściem do łazienki. No jest około w osi około 20 cm, czyli będzie jakieś tam kilka dosłownie centymetrów nad brodzikiem. Nie mogę dać wyżej ze względu na to przetłoczenie, a tu nie mam na tyle miejsca. Jak widzimy, tu jest taka wnęka oryginalnie w tej przegrodzie i fajnie nam się tu wszystko zmieściło, także robię konstrukcję dalej. Tu mam jeszcze rurę odpływową, łapię kuchnię, tą umywalkę, bo tutaj będzie umywalka i tutaj tak samo pod brodzikiem puszczam tą 32. Tutaj oczywiście jeszcze czekam na kształtki. Dojdą te wszystkie kształtki, pozabezpieczałem spinkami, żeby w razie coś się oczywiście nic nie wypięło. Później mam jeszcze pokażę, jak będę przykręcał tą płytę, na co zwrócić uwagę, żeby wszystko było ok. To jest to, o czym mówiłem, że tutaj płyty między sobą nie mogą pracować. Tak jak teraz naciskam, to jest sztywno spięte, jest sklejone. Później na to i tak idzie izolacja i nie ma takiej możliwości, żeby tam gdziekolwiek się dostała wilgoć. Nie mogą płyty tutaj między sobą klawiszować, czyli na przykład jeżeli byśmy tutaj wrogo naciskali, nie może jedna z drugą po prostu chodzić i tyle tak naprawdę. To jest najważniejsze w budowie łazienki, to jest po prostu priorytet i tego należy bezwzględnie pilnować, żeby właśnie płyty ze sobą nie klawiszowały. To musi być dobrze skręcone, dobrze sklejone. Wtedy mamy pewność, że nic nam nie przecieknie. Tutaj już mam wypuszczone zimną ciepłą wodę. Tędy właśnie idzie w ścianie i tam już za tą płytą. Teraz się zabieram właśnie. Już puściłem sobie też do włącznika i tą płytę już teraz mogę zamykać, bo muszę kończyć tą łazienkę. Tu wystarczy, nie muszę być ze żadnymi zaworkami. Tu mam zakończone 3/8 cala, idealnie pod gwint do wężyków, które przychodzą od baterii. O, tutaj właśnie mam oryginalne kolanko tego boilera. Tu jest na ciepłą wodę, bezpośrednio wpinam. O, idzie trójnik. Tutaj również robię coś takiego. Idzie dalej na instalację. A tutaj jest specjalny wężyk przelewowy, w razie coś jakby się po prostu nazbierało za duże ciśnienie, to po prostu tym elementem sobie tam wyleci poza naszą karoserię. To jest ciepła woda i zimną robię również. To jest oryginalne tutaj wejście, to co mamy w boilerze, a tutaj mamy przejście, też fajnie zrobione, gotowe kolanko, przejście na instalację, czyli na węże, jak mam tutaj 12 mm i tak samo podobnie jak tam robię tutaj w ten sposób, tutaj będzie dochodziła zimna woda do baniaka i na resztę instalacji, a tutaj zaraz bezpośrednio za tym idzie w dół i będzie do zaworu spustowego. Więc ja się zabieram właśnie za pracę, muszę sobie to odmierzyć. Mniej więcej w jakim miejscu ma być, w jakim miejscu, bo chcę tutaj nawiercić w tej podstawie otwór. Sobie muszę zaznaczyć mniej więcej w jakiej odległości tu będzie. O. Tutaj sobie nawiercam otwór. O, tu już mam otwór gotowy. Teraz sobie tylko muszę domierzyć, żeby było dobrze. Jaką tu mam wysokość od tego blatu? 11 cm. Więc cały, żeby po prostu 11 cm to jest max, więc ten wężyk łączący tak naprawdę na 4,5 cm zupełności mi wystarczy. Już sobie tutaj mam przygotowane. To sobie wcześniej obciąłem. To już sobie fajnie siedzi i tam będzie w ten sposób. O. I tutaj, jak wam wcześniej już pokazywałem, ja używam tego typu zabezpieczeń. To są specjalne takie zabezpieczenia. To nie są zabezpieczenia dokładnie od tych kształtek, ale idealnie mi tutaj wchodzą. A tu sobie muszę zrobić większy. O. Jest klik charakterystyczny i nie ma prawa, żeby ta kształtka się w jakikolwiek sposób wysunęła. Tutaj robi dokładnie to samo. Tu, co prawda, jest tak dużo miejsca, że aż normalnie. O. Przerwa na dystans. I to właśnie
zabezpieczenie muszę wypchnąć. O, świetnie. I teraz sobie to bezpośrednio tutaj już przyłączam do zasobnika. Dobra, tu już mamy. Te przewody oczywiście tutaj latają, jak nie powiem co i gdzie. No ale jakoś tam sobie musimy to z tym poradzić. Oczywiście, co? Oczywiście. Wiem, że są na tyle miękkie, że bez problemu sobie to nożykiem obetniemy. Ja już gdzieś chciałem, gdzieś miałem. To sobie musiałem jeszcze dociąć kawałek. O, idealnie. Oto linka. I bezpośrednio tutaj jestem. Znowu to przewód. Ja to sobie wpinam właśnie. O, jest zabezpieczenie. Jest tutaj ułożone ładnie. Wszystko się nam ładnie trzyma. Okej, okay, tu już mam spięty. Aha, teraz tutaj jeszcze zimna woda. Aha, nie mam otuliny. Dobra. Zimną wodę jakby mamy zrobioną, dobrze. Teraz robimy analogicznie z ciepłą. O, tutaj sobie później jeszcze będę mógł to przykręcić. Gdzieś tutaj będzie trójek. W tym miejscu. Dobrze. Teraz tak, trójek. Oczywiście trójnik gdzieś był kiedyś. Dobra, jest nasz trójnik. I tak, tu lecimy. A teraz też sobie trzeba... Muszę sobie domierzyć silniki pół do osi, żeby nie było... Czy będzie coś za długie? To sobie się domierzyć. 17,5 do osi. Dobrze. Czyli rurka tutaj na około 13 cm. Dobrze. Sobie trochę to poprostuję i tak. Tutaj wpinamy bezpośrednio, tak jak pokazywałem wam, zabezpieczenie. I tu już nie ma szans, żeby się to po prostu wypięło w jakikolwiek sposób. Czy tak byśmy to chcieli? To musimy delikatnie tutaj poprostować. I teraz ta będzie tutaj. Również trzeba to tutaj dać. Nie wiem, dlaczego tego nie było w komplecie. Nie mam pojęcia najmniejszego. I nie zapominamy o tym. O, dobra. Tu jest to wpięte. Słuchajcie, nie mam pojęcia, dlaczego nie daję tego w komplecie. No dobra. Nic. Ważne, że ja sobie to zakupiłem i mam. I teraz znowu przewód nie przeszkadza. Zabezpieczenie. Naprawdę koszt nieduży. Zapłaciłem za to złoty 6 więc a tu jest pewność, że nic z tym się nie stanie. Ok. Tutaj odwrócimy to sobie. O. Sposób. A te przewody mnie irytują, Boże. W sumie można było to dać z tamtej strony. Teraz naciskamy i to sobie nam swobodnie wychodzi. No, jest gimnastyka. Nie ma to tamto.
Tu trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby to wszystko pospinać. Ale... ale spoko. Dobra. Jest klik. Tu mam bezpośrednio do zasobnika. Widzimy, wszystko tu już spięte. Tutaj idzie na resztę instalacji woda. Tam mam zawór spustowy. Pod spodem idzie tutaj do zbiornika, do zasobnika ciepłej wody, do bojlera. I tak samo wejście tam na tył i tutaj na całą instalację już do łazienki, kuchni. Więc tak naprawdę tutaj już mamy załatwione. Oczywiście trzeba pamiętać o tym wężyku przelewowym. To jest zabezpieczenie, żeby w razie jakby się nazbierało ciśnienie większe, to tym po prostu przelewem sobie to wszystko wyleci. I tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o instalację i podpięcie tego bojlera. Oczywiście wiadomo, zostaje nam tutaj podpięcie przewodów 12 V i 230, to już do regulatora. I tak samo tutaj, to już później, na razie zakładam płytę, żeby już kończyć łazienkę, ale tutaj mam wszystko spięte, zostanie mi oczywiście gaz później, ale to w późniejszym etapie. Jeszcze dojdzie, nie ma maturiny, jak dojdzie mi reszta turiny, po prostu tutaj uzupełnię, ale tutaj swobodnie mogę już wszystko zamykać. Także jak widzicie, na wszystkich kształtkach są pozakładane te zabezpieczenia. Również na tamtym oryginalnym nie mam pojęcia, dlaczego producent tego nie dał w zestawie, ale być może ja akurat nie miałem kompletnego zestawu. Jak coś, to dajcie znać w komentarzach, bo być może tego tylko ja nie miałem, ale zobaczymy. Tutaj dałem właśnie taką gumową przelotkę i to jest bezpośrednio, tutaj będzie spust wody. No tutaj sobie sfasowałem te otwory, nawierciłem do tego zestawu podtękowego, po prostu z drugiej strony kładam i tutaj skręcam na śruby. Wtedy na płycie bardzo stabilnie się trzyma, wtedy tak nawet jak się opieramy o coś, o tą baterię, tak naprawdę nic z tym nie zrobimy. Bardzo mocno się to trzyma, tylko i wyłącznie nie na wkręty, po prostu na wylot, na śruby skręcam i jest po sprawie. Tak jak widzimy, wszystko mam spięte. Oczywiście zabrakło mi tej niebieskiej otoliny, dałem czerwoną, nie ma znaczenia, ale mega mocno się to trzyma, naprawdę. Możemy spokojnie sobie tam szarpnąć za tą baterię. A tak to wygląda, ten element później się obcina. Najpierw zrobię całą izolację, a później na samym końcu równiutko obetnę. I wtedy przychodzi tutaj rozeta i cały ten element tutaj wkładamy później. Także zobaczcie, bardzo szybki montaż, fajna, leciutka ta bateria jest przede wszystkim. To jest fajnie, bo to jest systemowa bateria, także tutaj ja mam możliwość do kupienia iluś kolorów. W złocie, w miedzi, czarny, w chrom. Później wam podlinkuję, co to za bateria. Będzie w jednym miejscu słuchawka, bateria. Nie będzie tu nam, wchodząc do łazienki, nie będzie tam nam nic przeszkadzać. Sobie tu spokojnie w rogu będzie wisiał wąż. No i tak jak wam wcześniej mówiłem, tu jest lodówka. W razie coś by się działo, wyciągam lodówkę, wszystko mam na wierzchu. Nie muszę, tak samo tutaj, cała ta instalacja, wszystko mam, każdą kształtkę, wszystko mam na wierzchu. Także pod tym względem to jest po prostu ekstra. Tutaj chciałem wam pokazać, jak słychać, pada deszcz. Jaki jest ten MaxFan, naprawdę genialny. Pada sobie deszcz. Bez problemu włączamy sobie wentylator, mamy przez cały czas świeżutkie powietrze. Niestety jak przy zamkniętych oknach, bo musimy je zamknąć, żeby nam nie napadało mimo wszystko. Zobaczcie, nawet sobie tutaj tylko troszeczkę uchylę i moment i wlatuje tutaj nam. To jest tylko troszkę uchylone, odbija się po prostu od dachu i niestety pada do środka, a tutaj cały czas mamy wentylację, pada deszcz. Jest po prostu fantastycznie, także jeżeli kiedykolwiek zastanawialibyście się nad wyborem wentylatora, to jak najbardziej polecam. Ja teraz po prostu przestanę mówić. Jego w ogóle nie słychać. Owszem, jak damy mu tutaj więcej mocy, no ale teraz to naprawdę mega wieje. Ale jeżeli sobie ustalimy go na takie minimum, on się delikatnie nam fajnie wymienia powietrze, a nie hałasuje. Ja wam serdecznie za dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy wspierają mój kanał, za wasze komentarze, za wasze lajki, za subskrypcje oczywiście. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się z wami tym wszystkim podzielić. Chciałbym ten kanał również rozwinąć troszeczkę inaczej. Pokażę wam nie tylko
rzeczy z budowy kampera, ale chciałbym Wam również pokazać moje patenty, moje wszystkie projekty. To jest oczywiście, wiadomo, to musi się rozłożyć w czasie, bo ja nie jestem w stanie tego wszystkiego naraz nagrać, bo nie mam czasu na to. Po ludzku po prostu nie mam na to czasu, żeby Wam wszystko to pokazać, bo naprawdę, wierzcie mi na słowo, ja to zrobiłbym 10 razy szybciej, ale w momencie, kiedy ja to muszę nagrać i jakoś się dostosować do samego nagrania, no to niestety wydłuża to czas, a co za tym idzie, jak wiadomo, życie, nie zawsze mamy czas. Oczywiście filmiki są nagrywane i niebawem się dowiecie wszystkiego. Także jeszcze raz dziękuję i wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.